Witam sprzed mojego akwarium 240 litrów. Słuchajcie, dzisiaj zmieniłem sobie delikatnie aranżację tą akwarium. Mam nadzieję, że estetyka zbiornika mocno na tym nie ucierpi. Jak wiecie, ja tutaj mam dołożoną dodatkową tak zwaną filtrację, albo raczej można to powiedzieć, że jest to bardziej dodatkowy obieg wody, prąd wody. No tak, jakoś tak. Główny prąd wody polega na tym, że tam na górze, o, stamtąd wylatuje, tam są dwa filterki, jest wylot z akwaponiki oraz wylot z multikani, który jest tylko i wyłącznie filtrem mechanicznym, czyszczonym co tydzień. A jak widzicie, tam faluje woda ładnie na górze. Wielokrotnie Wam pokazywałem, że tam cały czas kijewski Aspidoras Plexilus składają ikrę. Niestety ten prąd wody następnie trafia tutaj na przepiękne gałęziowisko mikrozorium. Niesamowite jest tym mikrozorium. Wielkie, potężne liście, naprawdę po około 30 cm, albo niektóre nawet i dłuższe. To, co teraz widzimy, to jest zaledwie ułamek tego mikrozorium nad wodą. Pod pokrywą jest jeszcze 10 cm, które jest niesamowicie mocno zakrzaczone, dlatego to miejsce też jest zaciemnione. Zadanie tego mikrozorium to jest wyprodukowanie tych oto tutaj pięknych korzeni. Widzicie, jak się wiją korzenie aż do samej ziemi. No widzicie, tam sumiki szkliste znalazły tam sobie piękne zacienienie i one tam sobie żyją. Jak widać, te korzenie mocno się skręcają w tym prawo, więc jakiś tam prąd wody jest. Tak, i on potem sobie tu gdzieś jakoś tam płynie. No i tu z tej strony się niestety kończył. Mnie najbardziej chodziło o to, żeby te wszystkie główienka, które znajdują się na dnie, były wypłukiwane z tej strony i płynęły sobie tam gdzieś po dnie, aż do tej strony. Tutaj, o, dosłownie za tym korzonkiem, który jest tutaj na środku, pięknie ukryty, znajduje się wlot do filtra mechanicznego, do multikani, który ma za zadanie wciągnąć wszystkie te główienka. No i jak widzicie, tak, z tej strony piasek jest w miarę czysty. I im dalej w lewo, tym coraz więcej się tych główienek, że tak powiem, pojawia. O, widzicie, jest ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i z tej strony jest ich najwięcej. Tu już prąd wody jest no, stosunkowo najmniejszy. No i o to chodzi właśnie, żeby główienka trafiały tam, w to miejsce. I tam, jak widzicie, te małe szperacze zasuwające Aspidoras Plexilus oraz od niedawna te barbatusy, no ale też i wszystkie zbrojniki, tak, czyli te lolikarie, stulisomy oraz wabenmustery, które tutaj są, też podbijają tam te wszystkie zanieczyszczenia w górę, no i wciągane są następnie do filtra mechanicznego, co się bardzo dobrze sprawdza, bo to gąbka, jak ją czyszczę raz w tygodniu, jest niesamowicie mocno zapchana. No dobra, ale wróćmy tutaj do tej strony. Tu jak widzicie, o, teraz Wam pokażę ujęcie na całe akwarium. Jest taki z góry wpadający prąd wody. Tam jest dodatkowy filterek, który znajduje się w komorze filtra, która jest za tymi korzeniami. Ona stamtąd wypompowuje wodę i wyrzuca je tutaj tam z góry. Tam widzicie te mobelki, które wpadają, to po prostu prąd wody, który wylatuje, zabiera ze sobą te powietrze. Jak jest po prostu niższy stan wody, no to wystaje te wyloty nad powierzchnię i dlatego one zabiera ze sobą ta woda. Właśnie te bąbelki. No, ale to nie jest problem. Tak właśnie miało być, by tam uderzało w dno i prąd wody po dnie następnie pchał całe te odchody tam w lewą stronę. Ale ostatnio zmieniłem trochę filterek. No i prąd wody jest już na tyle duży, że zobaczcie, że tu mi się wypłukuje. Powstała taka naturalna wydma. Przenieśmy się tam. No, jesteśmy już tutaj z tej strony. Zobaczcie, ewidentnie widać. Po prawej stronie, tutaj na brzegu akwarium, gdzie uderza ten prąd wody, no nie ma piasku, następnie jest piękna, wielka wydma, bo ten piasek cały został wypłukany. No i dalej już jest w miarę płasko, aczkolwiek też warstwa piasku przybywa. Co najlepiej widać, przepraszam, że pokażę paluchem. Tu zobaczcie, na ten moment. To wszystko to, co tu jest dosypane, to jest ta warstwa grubsza. Tu jak był ten taki brudek, no to jest mniej więcej ta warstwa, jaka tutaj kiedyś była piasku, a teraz widać, że jest coraz więcej dosypane. No i z każdym takim, nazwijmy to, większym zamachaniem ogona,
przez te kiryski przepiękne, no ten piasek podrywa się w górę i z prądem wody jest niesiony coraz dalej. Jak się dobrze przyjrzymy, no to ten prąd wody tutaj jest całkiem, o widzicie jak kiryski fajnie mieszają, no, widać, że prąd wody jest całkiem spory. O, i widzicie, cały piasek przesypuje się z, również z zanieczyszczeniami w lewo. O to właśnie chodziło. No i cóż, słuchajcie, no ta dziura tutaj to mi się trochę nie podoba. Nie też ona w czymkolwiek przeszkadza, no bo rybki uwielbiają jakieś tam zakrzywienia terenu. To jest coś po prostu fantastycznego. Prąd wody to też nie jest dla nich przeszkoda, ponieważ większość tych rybek no, żyje sobie w jakimś tam większym, mniejszym prądzie wody, więc to nie jest ich przeszkoda. Zresztą te kiryski jak najbardziej w jakichś tam rzeczkach sobie pływają. Tylko jedyny problem jest estetyczny. Kiedy spojrzymy sobie, słuchajcie, od góry, no to możemy zauważyć przepiękną wydmę, łatę piachu, tak, i za nią kieryski. W naturze dokładnie tak samo, gdzieś za jakąś łatą piachu, za jakimś kamieniem pewnie by była cała gromadka się chowała, bo to jest ich naturalne zachowanie. No ale tutaj ja tu widzę dno, widzę kratkę. Kratkę, nie wiem czy pamiętacie, dawałem kratkę tutaj. Tam jest trochę ziemi przykryta żwirem, kratka jest po to, żeby to roślinki miały jakieś tam pożywienie, ale żeby w razie czego jakby ryby za mocno kopały, żeby nie dostały się tam do tej ziemi. No i widzicie, tu jest wypłukane do samego dna, widać białe dno. To jest ta biała pleksa, słuchajcie, która tam, do której są przymocowane te wszystkie korzonki. No widać ewidentnie, to wszystko zostało wykopane, wypłukane. O przekazie możemy zobaczyć, jak wyglądają te pnie, które były do tej pory zasypane całkowicie piaskiem. No rybkom to jest fajne, no ale ja na to nie mogę patrzeć, że tam się jakieś dno białe pokazuje oraz że ta kratka jest widoczna. No i cóż, postanowiłem, słuchajcie, zbudować tam coś, czego woda nie wypłuka, czyli dać tam jakiś lumosz kamienny, tak? Być może będą tam się chować małe zbrojniki, być może będą się tam chować małe stulisomy, lolikalie, nie wiem co tu jeszcze będzie. A później może i też te apistogramma borelli, które tam gdzieś maluszki też lubią się gdzieś tam chować. A wiadomo, kamieni, no woda nie wypłucze. Podejrzewam tylko, że piasek i tak będzie wypłukiwany, ponieważ chociaż może jak ten prąd wody, ja postaram się największe kamienie ułożyć na górze, tak żeby ten prąd wody uderzając po prostu w te kamienie się rozpraszał, a nie wbijał po prostu w te dno. No ale myślę, że z pomiędzy kamieni i tak piasek zostanie wypłukany. No dobra, słuchajcie, no taki jest plan. Mam nadzieję, że nie zaburzy mi to bardzo mocno widoku. Kamień to będzie kora kamienna, taki kamień ozdobny. Nie wiem, czy on się będzie sprawdzał, czy tu kolorystycznie się wpasuje. Taki po prostu miałem, bo taki sobie ukradłem. No dobra, pożyczyłem. Leżał, to sobie wziąłem. No. Gdzieś tam było wyłożone u siostry przed domem takie fajny taki kamienik jakiś taki wyłożony. No i wziąłem po prostu tam z 6 kamieni. Nikt tam nie zauważy, tam była gruba warstwa. Cicho, nikt nie musi o tym wiedzieć. No, zobaczymy, czy mi się tutaj to wpisze, wkomponuje. Nie chciałem tutaj za ciemnego, nie chciałem też za jasnego, żeby całkiem zginął. No zatem cóż, no ja biorę się za przygotowanie tych kamieni. Na początek je bardzo dobrze umyję. Zwyczajnie mydła, szczotka i jedziemy, żeby zmyć takie grubsze zanieczyszczenia. A potem zalejemy je wrzątkiem. No i dobra, układamy. Zobaczymy, czy się w ogóle pomieszczą tutaj te kamienie. O. Na początek na dno dam takie, no powiedzmy to, największe. A na górę takie największą powierzchnią miarę płaskie. No uciekaj stąd. No. Te ryby to są czasami takie głupie. Ciekawe, czy się tam gdzieś zaklinował, czy wypłynął? Wypłynął, dobra. No, widzicie, tu jest pięknie to wszystko wypłukane. Mam nadzieję, że tu ten kamień się to jakoś oprze.
Okej. Okay. Mniejszy by się przydał. Teraz trzeba z powrotem wsypać tu wszędzie piasek. Tu rozszedł się po całym akwarium. No po całym to nie, ale tak od połowy to już spokojnie można go zabierać. A podejrzewam, że woda to z powrotem za jakiś czas naniesie. No dobra. Mamy już je zasypane, mamy je tam ułożone. Jeżeli chodzi o dziury w dnie z tego piasku, to się tym nie przejmuję. Oczywiście tak jak zawsze moje podejście do tej sytuacji jest takie, że ryby to sobie i tak wszystko z powrotem po swojemu poukładają. No i dobra, teraz trzeba położyć po prostu na wierzchu jakieś takie płaskie kamienie, żeby ten prąd wody uderzył po prostu w ten kamień, no i nie zabierał ze sobą już tego piasku więcej, tak? Taki jest główny cel tego. Za duże trochę te kamienie. Przynajmniej by się jakieś drobniejsze. No nic, trzeba wziąć młotek, nieco je pomniejszyć, tak żeby się trochę tutaj jakiegoś gruzu dorobić. Dobra, porąbałem to na mniejsze kawałki. Oczywiście nie mogło nie dojść do wypadku i że tak powiem rozwaliłem sobie rękę, no ale jak to mówią, temu się nic nie dzieje, co nikt nie robi. Ale dzięki temu mamy jakieś takich drobniejszych kamyczków kilka, no i postaramy się je gdzieś tam poumieszczać w te bardziej takie ciężko dostępne miejsca. O, jak pięknie pasuje. Najbardziej to mi zależy, by tam coś wepchnąć, bo tam też uderza. O, elegancko, też tam uderza prąd wody. No i takimi małymi to zapchamy. Słuchajcie, jak można zauważyć, już ten prąd wody zaczyna tu pracować, już ten piasek stąd jest wypychany, no ale główny prąd wody uderza w ten największy kamień. Ja mam nadzieję, że kieryski za mocno tego nie rozkopią, a oczywiście jeżeli chodzi o wyrównanie tego dna, to nie ma co się bać, te ryby tutaj pływając będą cały czas ten piasek przesuwać, one cały czas ryją w dnie. No, zobaczcie, już kieryski to wszystko obsiadły i patrzą, co tu się dzieje. No i tak jak widzicie, o, tu jest taka teraz ruchoma wydma, wszystko to się przemieszcza, cały ten piasek będzie teraz sobie dopływał, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, o, no zobaczcie, co robi ten kielisek i cały ten piaseczek stąd jest wypukiwany, aż dojdzie po prostu do tych twardych kamieni, które tam są pod spodem. Mam nadzieję, że się już wtedy to zatrzyma.
Ten piasek na pewno zostanie stąd wypłukany, no bo to... No mógłbym jeszcze zmniejszyć tylko ten prąd wody, no ale nie chcę tego robić, bo takie ustawienie, ta siła wody, jaka teraz jest, jest bardzo dobra i to się bardzo dobrze spisuje. Tak jak już wam pokazywałem, te zanieczyszczenia wszystkie trafiają w tamten rób, tam są zasysane. O, zobaczcie, jak te kieski pracują. No i ten piaseczek, zobaczcie, na naszych oczach po prostu stąd znika. Wszystko odpływa z wodą. Pokażę wam teraz szerszy plan. O, teraz możecie zobaczyć, jak te kieski tutaj ryją, jak to wszystko jest przeniesione tam dalej. No i oczywiście najlepsza zabawa kielisków to jest walczenie z tym prądem wody i pływanie wzdłuż szyby pod ten prąd góra-dół. To są naprawdę niesamowite, silne i szybkie rybki. Już sam fakt, gdzie składają ikrę, także wpływają w główny wir. No i zobaczcie, jak te kieliski tutaj podnoszą. I możecie zauważyć, jak to wszystko sobie odpływa w lewo i to podnosi się no do góry. No zobaczcie, takie jedno machnięcie kieliska ogonem i ile piasku mniej. No, także mam nadzieję, że spełni to swoją funkcję. Jak nie, jak te dziury tam dalej się będą wypłukiwać, no to będę wtedy coś kombinował, coś myślał dalej. Na tę chwilę to już będzie tyle. Mam nadzieję, że to akwarium nie ucierpiało za mocno tej aranżacji. Te kamienie, powiem szczerze, tak całkiem dobrze się wpisują w kolorystykę dna i nie wyróżniają się aż tak bardzo. No a kamień wśród korzeni nie jest niczym nadzwyczajnym. Całkiem naturalnie to wygląda. Mam nadzieję, że wam też się będzie podobać. No, te kieliski zasuwające wzdłuż. Świetna sprawa. One czasami, słuchajcie, próbują nawet wpłynąć. No, teraz możecie zauważyć tam na górze, przez to, że dodałem trochę kamieni, poziom wody się podniósł. Nie mam już tych bąbelków, ale widzicie, na górze jest taki wylot wody. On jest ledwie co widoczny, tak? Więc wizualnie on w ogóle nie przeszkadza. Zobaczcie, teraz jak nie są bąbelki, to praktycznie w ogóle nie widać, że ten prąd wody tam jest. Poza tym, że ryby bardzo mocno muszą tutaj no jednak wachlować tymi płetwami, żeby móc tutaj ustać w miejscu. Ale tak powinno być, słuchajcie. To jednak miał być brzeg, rzeki. A jak wiadomo, w rzece woda płynie, nie stoi. A ryby są stworzone do tego, żeby z nurtem walczyć. Jak któraś chce sobie odpocząć, gdzieś się schować, to oczywiście są takie miejsca za korzeniami gdzieś tam, gdzie spokojnie można sobie postać i nie walczyć z prądem. Ale jeżeli ryby lubią walczyć z prądem, to jak najbardziej tutaj będzie dla nich dobre miejsce. No i dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Do zobaczenia. Cześć.